Cześć kochani, z tej strony Etyczne, a w dzisiejszym odcinku na przykładzie Samsunga Galaxy Note 9 pokażę Wam, jak w telefonach Samsung wgrać oprogramowanie układowe za pomocą programu Odin w wersji trzeciej. Zapraszam! Pierwsze, od czego zaczniemy, będzie to oczywiście zbieranie informacji. A więc tak, mamy tutaj Note 9 akurat w moim wypadku. I przede wszystkim musimy zebrać informacje, czyli mianowicie jakie urządzenie posiadamy. Więc wchodzimy sobie w ustawienia nawet lub tutaj mam program AIDA64 i musimy zebrać informacje, jaki model mamy naszego urządzenia. W moim wypadku jest to N960F. Takich modeli, takich wariantów tego modelu jest dużo, więc musimy zebrać kolejną informację, która będzie nam potrzebna przy pobieraniu oprogramowania do naszego telefonu. Wersja modemu w tym wypadku to będzie. I tu już wchodzimy sobie w informację o oprogramowaniu w ustawieniach. I to jest bardzo ważna informacja dla nas, wersja modemu, dokładnie tak jak widzicie tutaj. I w naszym wypadku jest to wersja FXS8FOE5. I ta wersja jest nam potrzebna, aby na stronie z oprogramowaniem Samsunga, która jest płatna, ale na szczęście jest alternatywna strona internetowa, która pomaga nam w ściąganiu oprogramowania Samsunga za darmo. Jest taka, dam wam linka w opisie od razu. Nazywa się SamFW, Sam Firmware. I tam możecie ściągnąć oprogramowanie za darmo, bo niestety ściąganie oprogramowania dla telefonu Samsung jest z tak szybką prędkością płatna, z normalną prędkością właśnie na tej stronie możecie pobrać. I spiszcie sobie wersję modemu, bo tego na waszym pudełku, model waszego urządzenia powinien być na waszym pudełku, ale wersja modemu to już nie jest takie oczywiste. To już musicie sobie w informacji o oprogramowaniu w ustawieniach tutaj wziąć. I dzisiaj będziemy właśnie wgrywali do niego całkowicie polskie oprogramowanie Samsunga, które się nazywa Xeo. Dokładnie. Jest to najnowsza wersja oprogramowania z Androidem 10, jaka jest w ogóle dostępna dla naszego telefonu. I będziemy to robili przy pomocy programu Odin. Ok. A więc pamiętajcie, zapiszcie sobie gdzieś na kartce, czy tam w notatniku na kompie wersję modemu, bo tego nie dostaniecie z informacji z pudełka. To jest dość ważna informacja. Oraz wasz model telefonu. I przechodzicie sobie na stronę Samsung Firmware i stamtąd pobieracie oprogramowanie dla waszego telefonu, bo niektóre wersje modemu są w wersji dual SIM, do tego to jest dość kluczowa informacja. A teraz sobie wyłączymy już nasze urządzenie i pokażę wam, jak uruchomić w Samsungach zarówno w tych z klawiszem Bixby, jak w naszym wypadku, jak i tych bez Bixby, tryb Download Mode, czyli pobierania. Ok, nasze urządzenie jest całkowicie wyłączone, usłyszeliśmy wibrację, a więc teraz kochani, od czego sobie zaczniemy, będzie przytrzymanie kombinacji dla telefonów z klawiszem Bixby, klawisz Bixby i ściszanie. Dla telefonów bez Bixby, ściszanie plus klawisz Home, opcjonalnie włącznik, jeżeli nie pójdzie, ale powinien być to klawisz ściszania plus klawisz Home pod ekranem. Dla starszych Samsungów oczywiście mówię, S7, S6 Edge, dobra. A więc tak, w telefonach Bixby wejście w tryb Donut Mode odbywa się za pośrednictwem naciśnięcia klawisza Bixby i ściszania. Tak podsumowując i jednocześnie robiąc to, musimy podłączyć nasz kabel USB właśnie w taki sposób. Mamy informację, że instalowanie customowego OS-a może zbrikować telefon, bo tak jest przez tryb Download Mode'a. Możemy tutaj jedynie w taki sposób wgrać TWRP recovery, ale póki co telefon chce mieć czysty. No i aby kontynuować i nasz telefon otworzył port dla Odina i moglibyśmy już wgrywać nasze oprogramowanie, musimy nacisnąć klawisz zwiększania głośności. W taki sposób i odpalił się tryb pobierania. Jeżeli już nam się odpalił tryb pobierania, przejdziemy sobie teraz na kompa. Ok, kochani, widzimy się już na kompie. Przechodzimy sobie, pierwsze co robimy, przechodzimy do menedżera urządzeń. I tutaj sprawdzamy, czy jest gdzieś nieznane urządzenie albo Samsung Mobile. Nieznane urządzenie z wykrzyknikiem może być lub ze znaczkiem zapytania. Także musicie to dokładnie przejrzeć. Jeżeli nie zainstalowaliście sterownika wcześniej, to tak powinno się wyświetlać. A jeżeli już zainstalowaliście sterownik, który się nazywa Samsung USB Driver for Mobile Phones, który oczywiście również będzie w parce wraz z Odinem, to powinien się nasz telefon wyświetlać tutaj w zakładce modem jako Samsung Mobile USB modem H2.
U was to może być H1, H3, zależy. W każdym razie tak to się prawidłowo powinno wyświetlać. Ok, jeżeli jesteśmy pewni, że nasz telefon jest podłączony, możemy się jeszcze upewnić właśnie przy pomocy naszego programu Odin. On tutaj, jak widzimy, od razu wykrył nasz telefon, podłączony w tym wypadku do portu COM9. Podświetlony jest na niebiesko. Dobra. Ale póki co zajmijmy się pobieraniem oprogramowania. Jak już mówiłem lub też nie mówiłem, w przypadku telefonów ogólnie Samsunga, jeżeli chodzi o pobieranie oprogramowania, no to pobieranie z oficjalnej strony wiąże się z tym, że aby pobrać nasz ROM w pełnej prędkości, musimy niestety mieć konto premium na Samsung Mobile Club stronie, aby pobierać z pełną prędkością, a tak to pobiera się nasz plik 50 kB na sekundę. Na szczęście tutaj macie, kochani, stronkę, z której właśnie możecie pobrać firmware do waszego telefonu z pełną prędkością z dysku Google bodajże, lub tam z serwerów Google. Kilka mirrorów będzie zresztą. No i właśnie w polu Enter Device Name or Model tutaj właśnie wpisujemy nazwę naszego urządzenia. Oczywiście zapamiętaliśmy i zapisaliśmy sobie wcześniej. W moim wypadku będzie to N960F. A jeżeli nie zapisaliście, to w trybie pobierania również pod czerwonymi napisami wyświetla wam się właśnie również ta informacja jak product name. Ok, i wpisujemy tutaj N960F i mamy Samsung Galaxy Note 9. Klikamy i zaraz nas powinno przekierować, chociaż lepiej, żebyśmy potwierdzili Enterem, żeby się upewnić. I tu jest nasze urządzenie i w tym wypadku wybieramy sobie teren Europa. I właśnie tutaj mamy soft australijski prawdopodobnie wgrany, chociaż tam było napisane, że jest turecki. Będą nas męczyć tym adblockiem. Dobra, i szukamy sobie najnowszej wersji, czyli zjeżdżamy do samego końca i widzimy XEO Poland. Wybieramy sobie oczywiście 8FUF5. I tak poza tym, że męczą nas adblockiem, nie spędzamy cały czas czasu na tej stronie, oczywiście I don't wanna help. Możemy też dać, bo jak damy I understood, to ona odświeża sobie stronę i weryfikuje, czy rzeczywiście tego adblocka wyłączyliśmy i będzie nas tak męczyć. Okej. Okay. A więc tak wracając, tu gdzie mamy zakładkę version, widzimy dla naszego telefonu, tak naprawdę dla którego nasz firmware możemy pobrać. I w tym wypadku właśnie jest to S8FUF5, tak jak już wcześniej wam, kochani, mówiłem. Bo jak wiemy, nasz Samsung występował w dwóch rodzajach, single SIM, czyli ten pierwszy, oraz wersji dual SIM. I wtedy ten model naszego modemu jest wtedy zupełnie inny dla wersji single SIM, a dla wersji dual SIM. Pamiętajmy o tym, dlatego warto to spisać wcześniej w ustawieniach, tak jak wam pokazywałem. Klikamy po prostu na puste pole, tak? Bo jeżeli klikniemy na model, to nas przekieruje o stronę do tyłu. Jest tutaj nasz Samsung i klikamy sobie Download Direct. I po kliknięciu Download Direct bezpośrednio, jak widzimy, mamy tutaj serwery od Google, tak jak mówiłem, i prędkość mamy pobierania nieskończoną. I odpala nam się pobieranie, możemy sobie tutaj zapisać. Już raz to pobrałem, a więc nie zapisuję tego jeszcze raz. I teraz pokażę wam, jeżeli już pobraliście wasz firmware, co zrobić i jak go prawidłowo wypakować, żeby móc puścić go do Odina, aby zaplodować do naszego telefonu. Także struktura wygląda tak, jak widzimy naszego zipa. Mamy tutaj AP, BL, CP, CSC. To są pliki, które będą nam potrzebne, a będą nam potrzebne dokładnie te pliki. Plik CSC jest nam potrzebny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy musimy robić repartycjonowanie partycji w naszych telefonie, czyli jeżeli wgrywaliśmy na przykład jakiegoś Kyanogen moda, chociaż w tym wypadku teraz to się nazywa Lineage OS, lub jakiegoś innego custom ROMa, partycje mogły się ustawić jako AXT4 i przy pomocy tego CSC, który potem odpalamy jako zip i wypakowujemy z niego pewien plik z rozszerzeniem PIT, jesteśmy w stanie naprawić uszkodzone partycje w naszym telefonie właśnie, albo po prostu zrepartycjonowane poprzez inny customowy ROM. Także tak na przyszłość, jakbyście chcieli wiedzieć. Ale głównie nam są potrzebne tak naprawdę pliki wszystkie oprócz CSC, Home CSC, OMC. Do takiego podstawowego wgrania. Dobra, a więc tak, przeciągamy sobie to wszystko do naszego jednego folderu tutaj z Odinem.
tym wypadku tak to powinno wyglądać wypakowane. Już nie będę wam o tym mówić, bo chyba każdy umie wypakowywać pliki. Tak to powinno wyglądać wypakowane. Tutaj mamy folder z Odinem. I właśnie tak, nasz Odin już jest uruchomiony, ale trochę telefon długo siedział w download mode. I żeby uniknąć jakichkolwiek problemów z Odinem i z flashowaniem, uruchamiamy program koniecznie jako administrator. Tym warningiem się nie przejmujcie, to jest takie ostrzeżenie, że custom ROMy przez tego Odina niezmodyfikowanego, bo mam jeszcze wersję zmodyfikowaną, jakby ktoś chciał pisać w komentarzach. Właśnie przez tamtą wersję zmodyfikowaną można łatwo wgrać recovery, TWRP, a przez wersję niezmodyfikowaną oryginalne oprogramowanie. Dobra. Teraz przejdziemy sobie do zakładki Options, bo to nas będzie dosyć interesować. Aż się przeniesiemy tutaj nawet do okienka Odinowego. I więc tak, po kolei. Domyślnie jesteśmy w logach, czyli mamy informację added, to oznacza, że nasze urządzenie jest podłączone pod portem COM9 w tym wypadku. Przechodząc sobie do zakładki Options, mamy opcję Auto Reboot, czyli nasz telefon się automatycznie uruchomi po wgraniu oprogramowania, nasz telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony. Czyli zrobi się opcja w tym wypadku Fast Boot Reboot, chociaż to się nie odbywa akurat przy pomocy Fast Boota, tylko dedykowanego właśnie narzędzia Samsunga. Tak się wgrywa w telefonach Samsunga właśnie firmware, cokolwiek by to nie było. Czy seria J, A, czy nawet seria flagowców, Note'ów. Dobra. To w każdym razie, opcja Auto Reboot musi być zaznaczona. Opcja NAND Erase powoduje wyczyszczenie całkowicie naszej pamięci wewnętrznej. A więc w razie co, jeżeli w waszym telefonie siedzi karta pamięci, zalecam wam ją koniecznie wyjąć, bo czasami, ale to tylko i wyłącznie jeżeli robicie repartition, chociaż czasami w NAND Erase na starszych Samsungach, bo miałem do czynienia z S Mini, różne rzeczy się działy i w S Mini też się robiło właśnie Odinem. A więc tak, ok. A opcja repartition to właśnie jeżeli byście chcieli naprawić uszkodzone partycje, wybieracie plik CSC, nie Home CSC, tylko ten drugi i z tego pliku CSC wypakowujecie plik PIT. Ale dzisiaj tego nie będziemy robić, bo nasz telefon chodzi na oryginalnym oprogramowaniu, więc to byłoby bez sensu. Zaznaczamy jedynie opcję NAND Erase, ponieważ na telefonie nie mam nic ważnego, a chcę, żeby całe oprogramowanie tureckie zostało wymazane. I w tym momencie, kochani, wcinam się ja, kochani, w tym momencie, ponieważ nie wspomniałem o tym, a wspomnę wam teraz po fakcie. Oczywiście będziemy robić dzisiaj repartycjonowanie i zaznaczyłem opcję NAND Erase, ale was przed tym ostrzegam. Jeżeli nie chcecie robić repartycjonowania, co pokażę wam później, no to nie zaznaczajcie opcji NAND Erase. Jeżeli telefon wam normalnie startuje, tylko jest w jakimś stopniu uszkodzony, firmware, no to nie zaznaczajcie NAND Erase, ponieważ po zaznaczeniu tej opcji wasz telefon zacznie się bootlopować i nie będzie w stanie uruchomić się do systemu. Będziemy musieli wówczas robić repartycjonowanie, co wam jeszcze pokażę w dalszej części tego odcinku, ponieważ popełniłem ten błąd, chociaż czy ja wiem, czy błąd. Jeżeli partycje są doszczętnie uszkodzone, ta opcja jest wtedy bardzo przydatna, ale pamiętajcie, ta opcja nam robi format partycji EFS, formatuje wszystko, nasze dane całego telefonu, między innymi wszystko, co zawiera adresy e-mail, adres seryjny telefonu, wszystko jest w EFS-ie zawarte. A więc naprawdę uważajcie, musi być naprawdę wasz telefon uwalony. Jeżeli się bootlopuje po wgraniu oprogramowania, to jest właśnie opcja dla was. Robicie format NAND-u, a po formacie NAND-u robicie repartycję. Po to właśnie jest ta opcja, pokrótce wam wyjaśniłem, mam nadzieję. Przechodząc już do samego sedna. Omówiliśmy prawie cały interfejs programu, właśnie ta zakładka PIT. Tylko tego nie omówiliśmy. Tutaj jeżeli chodzi o repartycjonowanie, to jest potrzebne wyciągnąć z pliku CSC. Plik CSC odpalić w trybie, tak jak już mówiłem, jako zwykły zip WinRAR-em. Wypakować plik z rozszerzeniem .pit, będzie się nam nazywać EURLTE bodajże. I wtedy możemy robić opcję repartition, ale jeżeli tego nie robimy, nie zaznaczamy opcji repartition, jeżeli nie modyfikowaliśmy naszego telefonu innymi custom ROMami, tak? A więc po pierwsze zaznaczamy auto reboot oraz freset time, to domyślnie jest zaznaczone, repartition nie zaznaczamy, tak to powinno właśnie wyglądać. Ok, teraz wybieramy sobie nasze pliki, a więc pierwszy nasz plik to będzie BL. I w sumie, aby wybrać nasz plik BL, oczywiście przechodzimy sobie do naszego archiwum, czyli w tym wypadku
jak ja to mam, Donut, Odin 3.3.1 i tutaj mam w katalogu domowym wszystkie oprogramowania zgrane. Tak to sobie ładnie zrobiłem. Plik się nazywa BL, pierwsze co nas będzie interesować, więc wybieramy plik BL, skrót bootloader. Otwórz. Teraz czekamy chwilkę i voila. Już jest plik przetransferowany, teraz plik AP będzie nas interesować. Więc wybieramy sobie AP. Jest tutaj. To jest chyba największy z tego co widzę. Tak, on waży aż prawie 5 giga, to jest nasz caluteńki system. I w sumie będziecie bardziej skupieni, jeżeli na tym okienku pozostaniemy jednak. I wybieramy sobie nasz plik AP. Tutaj program może się na chwileczkę zwiesić, ponieważ będzie sprawdzać spójność tego oprogramowania z telefonem. Tak jak dobrze widzimy, brak odpowiedzi teraz. Nie klikajcie ani lewym klawiszem myszy, ani nic, że będzie brak odpowiedzi i program program przybierze kolor biały i pojawi nam się okienko diagnostyczne, że program Odin przestał działać, wymuj zamknięcie. Nie, musimy po prostu odczekać, kochani, bo teraz oprogramowanie nasze się tak naprawdę weryfikuje, czy się nadaje do naszego telefonu. Chociaż oczywiście możemy wgrać przypadkowo na przykład do wersji Dual SIM oprogramowania Single SIM i wtedy możemy złapać bootlopa. Ale jak widzimy, program już się odwiesił i jest też AP. I pamiętajcie, jeżeli chcemy flashować, musi być ptaszek postawiony przy naszym AP. Domyślnie są postawione po zweryfikowaniu, ale jeżeli nie chcecie jakiejś części flashować, po prostu oznaczacie ptaszek i dobra. Teraz wybieramy sobie wersję CP, czyli kolejną część taką. To już jest chyba część vendor, tak się nazywało to w telefonach Xiaomi, tu się to nazywa CP. Dobra. Chociaż pod vendora bardziej mi CSC, chociaż CSC osobno występowała. Dobra, partycje mi się mylą, nie chcę, kochani, was prowadzić w błąd teraz. Dokładniej. I wybieramy, kochani, CSC. Przy repartycjonowaniu CSC OMC odpalamy WinRAR-em, wypakowujemy z tego plik PIT. Bez repartycjonowania zwykły flash wybieramy Home CSC. Weryfikacja troszeczkę dłużej zajmie, ale na szczęście nie tak długo jak w przypadku systemu, bo plik jest mniejszy i już został zweryfikowany, na chwilę wywaliło brak odpowiedzi. No i teraz, kochani, klikamy sobie start. Jeżeli już wszystko tak naprawdę zrobiliśmy tutaj, to klikamy start. Dobrze, kochani, jednocześnie macie podgląd z telefonu, co się będzie działo, żeby was coś nie zdziwiło. I klikamy sobie, kochani, start w tym momencie. Flashuje się recovery i teraz leci system. Jak widzimy dobrze, na telefonie również jest pasek postępu, który powoli idzie tak samo jak pasek postępu tutaj na kompie. Dokładnie. I chociaż ten na kompie jest troszeczkę mniejszy, to odzwierciedla postęp tego na telefonie tak naprawdę. I to, kochani, troszeczkę potrwa. Zależnie od waszego telefonu, bo możecie flashować jakiegoś starego S1 Mini, na tamtym telefonie umiało to trwać nawet do 5-10 minut. Ale w przypadku naszego powinno się to odbyć o wiele szybciej, ponieważ mamy tutaj szybszą pamięć, aczkolwiek jest to telefon z 2018 roku i również musimy mieć to na względzie. Także, kochani, do zobaczenia za 50%, żeby nie przedłużać. Chociaż w sumie wiecie, ten pasek postępu może być tak naprawdę... To może nie być tylko i wyłącznie system, to może być jako całość interpretowana przez program. No, to jest jako całość, bo widzicie, teraz vendor idzie. Tak jak myślałem, właśnie ta partycja. Tak to bym was zostawił z niczym. Teraz radio, ODM i flashujemy wszystko jako Xeo. Reset. Teraz nasz telefon, kochani, się zresetował. Powinien ruszyć i przede wszystkim powinien być w tym momencie factory reset i erasing, tak jak dobrze widzimy. Można powiedzieć, że tak naprawdę Odina praktycznie możemy zamknąć, aczkolwiek ja go nie wiem czemu trzymałem zazwyczaj tak nawet kontrolnie. Do czasu aż się uruchomi. Teraz patrzę tak jeszcze poglądowo. Tak, nasze pliki się zgadzają. Tutaj popatrzyłem, czy wśród tych plików nie ma przykładowo innych plików.
sensie od wersji Dual Sima, bo Dual Sima też tutaj flashowałem u siebie. Teraz jesteśmy kochani na właśnie... O! Został wykryty telefon przez naszego kompa. Teraz jesteśmy kochani na etapie rozruchowym. Mam nadzieję, że nie złapię bootlapa w tym momencie. Bo wgraliśmy mu dobry soft, dokładnie pod naszą wersję FUE5. 8FUE5. A więc nie powinien złapać żadnego bootlapa i powinno być wszystko ok. W adresach e-mail nie było grzebane w partycjach. A więc EFS nie powinien się rozjechać. Ja już mówię to tak naprzód, naprawdę bardzo mocno, kochani, ponieważ ja tutaj z Samsungami mocno się bawiłem. Przykładowo właśnie z naszym Note'em 9 też trochę zabawy miałem. No dobra, kochani, jednak przedobrzyliśmy. Źle zinterpretowałem NAND Erase. Tak naprawdę sformatowaliśmy pamięć, której nie mieliśmy formatować. A więc teraz, kochani... jeżeli nasz telefon już jest oczywiście podpięty w trybie pobierania, tak jak dobrze widzimy, no to robimy repartycjonowanie naszego telefonu, więc teraz zaznaczamy opcję Repartition i teraz robimy, kochani, repartycjonowanie. A więc nie bójcie się, z nieetycznym nie zginiecie. Dobra. Cron LTUR. Właśnie ten plik będzie nam potrzebny i teraz pokażę wam, jak go wypakować jeszcze raz. Odpalamy plik CSCOMCOXM. Otwórz za pomocą, oczywiście jako winrar niedomyślnie, żeby nie było problemów w programie. I mamy tutaj plik z rozszerzeniem .pit. Partition, jest to plik o rozszerzeniu Partition Info Table. A więc to jest nasz, tak naprawdę to jest nasz schemat partycjonowania do naszego urządzenia. I teraz robimy, kochani, repartycjonowanie właśnie naszego urządzenia. A więc wybieramy od początku BL, AP, to troszeczkę potrwa, tak jak już mówiłem, nie przejmujcie się, że program wam się zwiesi, tak jak w tym momencie, bo to trwa dosłownie kilka sekundek, tak jak tym się nie przejmujcie, a wasz firmware waży aż 5 giga, w zasadzie mówię oczywiście tutaj o systemie. System, bootloader, recovery, taki jest właśnie podział na te pliki. Akurat nasz firmware składa się z owych plików czterech. User data nie flashujemy, ponieważ nie mamy tego pliku. I jeszcze będzie nam potrzebne CP, tak jak wcześniej. I teraz, kochani, musicie się skupić. W przypadku CSC nie wybieramy już Home CSC, tylko CSC OMC OXM. Wybieramy specjalnie ten plik CSC. Także jak widzicie, kochani, pewnymi rzeczami w Odinie możecie się nieźle uwalić, jeżeli nie wiecie dokładniej pojęcia, co dokładnie one oznaczają. I w taki sposób uczycie się ze mną na błędach i właśnie dzięki temu tych błędów potem nie popełnicie, które ja popełniłem przy was. Dobra. Jeżeli załadowaliśmy już nasz CSC, teraz musimy załadować Partition Info Table. Musimy się upewnić, że opcja Repartition jest zaznaczona. NAND Erase nie zaznaczamy już, ponieważ nie po to wgrywamy partycję od nowa, żeby je znów sformatować. Wejdziemy sobie w zakładkę PIT i tutaj zaznaczamy PIT download i nasz plik o rozszerzeniu PIT z tej samej paczki oprogramowania. To jest dla nas ważne. Z tego samego pliku CSC bynajmniej. Ok. Jeżeli już jest wszystko gotowe, możemy, kochani, kliknąć start. A więc przechodzimy w tym momencie do flashowania z repartycjonowaniem. System, recovery, system. Teraz może to, kochani, iść troszeczkę dłużej, bo tak naprawdę wszystkie partycje systemowe w tym momencie odzyskujemy. Dam adnotację oczywiście w edycji, żeby nie robić tego, to co ja zrobiłem. Ponieważ, jak widzimy, akurat na tym błędzie można się nauczyć, ale niestety popełniłem w przypadku Samsunga taki błąd, na którym nie można było się nauczyć, a mianowicie uszkodziła mi się partycja EFS, ponieważ próbowałem zmienić adres e-mail, który był uszkodzony, próbowałem przywrócić oryginalny na takiej innej właśnie Note 9C.
No i okazało się, że poległem. Tak, uszkodziła się partycja EFS, a tego już akurat naszym Odinem się nie da naprawić. To co zrobiliśmy, czyli NAND Erase, oczywiście możemy przy pomocy partition opcji właśnie partition table'a i pliku CSC naprawić, który zawiera właśnie instrukcję o naszym sposobie partycjonowania. A więc kochani, tak. Tak to właśnie teraz wygląda. Już jest flashowany vendor, jak widzicie o wiele wcześniej niż poprzednio. I teraz ten vendor idzie naprawdę dłużej, ponieważ to są wszystkie partycje od nowa wkładane do tego telefonu i ten pasek progresu idzie wolniej niż poprzednio. User data, teraz się flashuje nowość, ponieważ robimy to z PIT, a więc wszystkie partycje od nowa w tym momencie lecą i dobrze, przyda mu się takie przewietrzenie partycji, ponieważ nie wiadomo ile na tym tureckim oprogramowaniu działał i jak, w jakim stanie te partycje były. Także nie ma w tym tego złego. Także widzicie, jak działać w takim wypadku. I teraz flashuje user data, chociaż jak widzicie nie mamy tego zaznaczonego wcale tej opcji. Teraz ODM, zaraz będzie chyba radio, o ile dobrze pamiętam kolejność, lub też modem. Albo na ODM je skończy. Ja się dziwiłem, że telefon się nie chciał uruchomić. Oczywiście, że nie chciał się uruchomić, jeżeli NAND sformatowaliśmy z partycjami. Okej, poszło. Odłączamy nasz telefon. Od razu, jak widzimy pas. O, i to powinno się zrobić, bardzo dobrze. Zrobił się nam factory reset. Taki już należyty. Także bardzo ładnie. Nie? Dobra, i teraz kochani czekamy, aż nasz telefon odpali. Ja się dziwiłem, że minęły prawie 2-3 minuty, a nasz telefon nie odpalał, ponieważ sformatowaliśmy mu wszystkie partycje systemowe. Teraz wgraliśmy je od nowa, system się sformatował i powinno już tak naprawdę wszystko działać. Oczywiście pierwszy rozruch po flashowaniu troszeczkę trwa, ale no bez przesady, jeżeli wasz telefon się stoi na logu bootloadera przez 5-10 minut, to już można zacząć się martwić. 2-3 minutki to żaden problem, w każdym razie. Partition table'em właśnie to naprawiliśmy, co zepsuliśmy. A więc teraz musimy po prostu chwileczkę poczekać, aż nasz telefon wystartuje. I tak naprawdę nie powinno już z tym być żadnego problemu. I nasz Android się uruchamia w dziwnym języku. Chociaż firmware wgraliśmy jak najbardziej polski, to Samsung odpalił się w języku tureckim. Turksi. O rany, mamy oczywiście polski, tak? Oczywiście jest. Polski Silesian. Polski, Polska, okej. Okay. Mamy. Nabawiliśmy się troszeczkę strachu, ale przy okazji przy tym się czegoś nauczyliśmy wspólnie. Żeby uważać następnym razem przy używaniu Odina, ale jak dobrze widzimy, wszystko działa. Tylko martwi mnie to, że język turecki się odpalił, ale to dlatego, że telefon był prawdopodobnie kupowany w Turcji. I chociaż wygraliśmy mu w soft Xeo, no to nadal jest turecki, tak? Fabrycznie. Włóż kartę SIM. Dobra. Skonfiguruję go, kochani, ponieważ planuję zrobić taką akcję, że właśnie wrócę do starego Note 9 i spróbuję w nim podziałać w 2021 roku. Ma, co prawda, Androida 10, ale jeszcze jest wspierany dość świeżo, akurat 10. I ma łatki zabezpieczeń z lipca, czyli tego miesiąca to jak najbardziej. I zobaczymy, jak działa po tych latach dzisiaj, ponieważ telefon nie jest zły, chociaż teraz on nie robi w AnTuTu takich punktów jak na przykład mój Poco F2 Pro, czyli 600 tysięcy, tylko robi tego połowę, czyli jak taki typowy, mocniejszy średniak. Ale spokojnie, cyferki są najważniejsze, tylko jak telefon się sprawdza w codziennych zastosowaniach. Więc wkładam kartę SIM i zaraz, kochani, tak naprawdę biorę się teraz za konfigurację i mam nadzieję, że wam troszeczkę pomogłem i nie utrudniłem wam. Jeżeli ktoś skipował ten film i jednak NAND Erase zaznaczył, no to właśnie miał problem i musiał go obejrzeć w całości. A jeżeli jednak nie zaznaczył i nie popełnił tego błędu, który ja popełniłem, no to powinien już tak naprawdę w połowie filmu cieszyć się polskim oprogramowaniem. Dobra, kochani, to było ode mnie na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.